O, czekaj, wpiszemy te koordynaty. Jest Sonic! Moi drodzy, dzisiaj odkryjemy tajemnicę i rozwiążemy zagadkę. Kim jest Shin Sonic? Na pierwszy rzut oka jest to jeż, niebieski jeż Sonic X połączony z Hagiwagi z Pupi Popluti, o którym nagrywa teraz każdy gamer. Trzeba było się temu głębiej przyjrzeć i odkryć tę tajemnicę i zagadkę. Ludzie, dzisiaj musimy to zrobić razem, ale w pierwszej kolejności muszę sobie posłuchać na Jankata. Wejdźmy na ten filmik Shin Sonic Tapes 360. A, to ja mogę obracać? Czekaj, co jest? Dobra, coś czuję, że to będzie rozpierdziel totalny w dzisiejszym odcinku, ponieważ już mi się wierzyć nie chce w to, co widzę. Czy on ma trzy mordy challenge? To ty i cała twoja klasa, kiedy zamiast matematyki idziecie razem z wychowawcą do kina na nowy film. Wszyscy zadowoleni. A, że cicho mam być, tak? A co oni oglądają? Właśnie to jest ważne. Nie mam pojęcia, myślę, że tutaj mamy ciekawszy widok. Przeciska się przez Soników, nie boi się! Dobra, oglądamy z nimi. My God, help us all. Czekaj, bo wszedł mi kolejny film! 360 na YouTube jest niesamowite. Płyniemy łodzią! O, łysy! Połknięty przez rekin! Ty, no tego się nie spodziewał. Ale 360 YouTube jest zarąbisty. W ogóle to jest pomysł, żeby na kolejny odcinek cały set 360 pooglądać. A ja bym wam tak kręcił, żebyście się pożygali. O, biegnie. W sensie... Yo, how? Polykol is how hero. Gdzie on jest? Słyszę go! Nie ma, nie. Dobra, to był dźwięku, się przestraszyłem. Wychodzę stąd, ale rzeczywiście 360, spoko filmy. Wróćmy do Sonika. W ogóle czemu jestem tak zainteresowany tym tematem? Ponieważ Sonic to była jedna z moich ulubionych postaci w dzieciństwie. Sonic X, Sonic X, Sonic, Sonic X. Shin Sonic Tapes. A to jest z gry? Jest Sonic, zobacz. Czemu on wleciał twarzą w... Czy to są odchody? Smacznego, ziomuś. Czekaj, bo coś się stało. Czy to jest właśnie historia powstawania Sonika? Co ty zrobiłeś?! Ej, bez kitu, dobra, wiem już, jak powstał Shin Sonic. Za chwilę się z tym, tym z wami podzielę, tylko dokończmy ten odcinek. Gdzie on pobiegł? Co tu się wydarza? Przepraszam bardzo. Siema, łysy! Kolejny łysy. Dzisiaj jest dzień łysych. Dobija się! Którędy? Wow! Jest! Co tu się dzieje? Dobra, jest to co najmniej chore. Historia powstania Shin Sonica zaczęła się tak, ludzie. Sonic X biegł, goniąc swojego ziomeczka, Biedronkę, potknął się o trawnik i wpadł twarzą w gówno. Coś w tych odchodach musiało być, że on się nagle zamienił w Shin Sonica. Dobra, mam pomysł. ChatGPT. Co było w odchodach, które wpadł Sonic swoim pyszczkiem, przez co zamienił się w Shin Sonica. O, widzę, że jesteś fanem historii o Soniku. Jeśli chodzi o mitologię wokół Shin Sonica, często nazywanego także Exe Sonic lub Sonic Exe, ta postać pochodzi z fanowskich creepypast i alternatywnych opowieści, a nie z oficjalnej fabuły serii. W tych opowieściach często pojawiają się nadnaturalne elementy. Byliśmy tego przed chwilą świadkami, ludzie. Natomiast jeśli mówisz o jakiejś konkretnej fanowskiej historii, w której Sonic wpada pyszczkiem w odchody, przez co zmienia się w Shin Sonica, to brzmi jak bardzo oryginalna i nietypowa wersja tego motywu. Co było w
tym gównie! Aha, dobra, teraz widzę, że pytasz o coś bardzo specyficznego i szalonego. Dokładnie tak! Jeśli chodzi o to, co mogło być w tych odchodach, to pewnie zależy od tego, z jakiej historii pochodzi ten motyw. Ty, patrzcie to! Jeśli Sonic zamienił się w Shinsonika po zetknięciu z czymś tak specyficznym, to możliwe, że było to jakieś toksyczne lub mutujące gówno. Nawet w metaforycznym sensie. Może zawierało jakieś mroczne, nadprzyrodzone moce albo złe DNA, które sprawiły, że Sonic stał się bardziej złowieszczy. Ja pierdzielę! Wszystko przez gówno Biedronki! Ostatnie pytanie mam. Co zawiera gówno Biedronki? W ogóle w ostatnich odcinkach ciągle o gównie gadamy. Ja myślę, że to już ostatni odcinek, gdzie gadamy o gównie, ale tak los sprzyja jakby, rozumiecie? Z perspektywy naukowej odchody Biedronki, tak jak w przypadku większości owadów, składają się głównie z gówna, z niestrawionych resztek pożywienia, które Biedronka zjada. Chityna, niestrawione resztki pancerzy mszyc, niestrawione fragmenty innych owadów, które Biedronka zjadła, składki organiczne. Okej, okay, ja myślę, że najbardziej tutaj interesująca jest ta chityna. Niestrawione resztki pancerzy mszyc. Dobra, to są mszyce. Wychodzi na to, ludzie, że w momencie, kiedy Sonic wpadał w odchody swoim uzębieniem, dostały się do jego organizmu resztki mszyc, owadów, które mogły być w jakiś sposób sfermentowane i dostały się nie do tych komórek DNA, co trzeba. Okej, okay, dobra, czyli jesteśmy coraz bliżej. Sprawdźmy jeszcze, czego mszyce nie lubią. Lawendy, ale również mięty, szałwi, a... Dobra, i co my robimy? Troszkę się zgubiliśmy, już nie powiem. Chociaż, ważna informacja, mszyce prawdopodobnie roznoszą bakterie, który by musiał dostać rykoszetem Shinsoni. Tak mi się wydaje. What happened in the everything? Czy to jest rozwalona Biedronka? O nie! Nie bądź smutny! Ty, ja na wiarach bym sobie to obejrzał. Tyle to by oddało, co? Tails? Do you wanna go in here? Ale ładne tutaj osiedle macie, ziomeczki. Powiem wam, fajnie sobie żyjecie. Jest i on! Shinsonikson! Łopętany! Uciekaj! Uciekaj! Chcę ci... Ej, ludzie! Nie wiem, co tu się od... Try to run! Goń jeża, piegusie! Co się z nim wydarzyło? Pozobacz! Ej, nie wiem, mój łeb jest rozdupcony przez te soniki. Gdzie on jest? I'm what I need to be! You can be Sonic! On nie jest Sonikiem! Sonic will never do this! And what did you do to Tails? What is your motif? Czekaj, co mu odpowie. So, Mary, quest one, let me show you everything! Zjadł go! Dobra, ej, to jest dziwne! Gdzie my żeśmy wylądowali? Historia o Soniku. Sonic Tapes. Ty, bez kitu, to jest na faktach, jak widzicie. Ujęcie z góry na Sonika. To się wydarzy... Ej, mam wrażenie, że ten każdy filmik jest powiązany. Bo się powtarzają hasła. Czy tego nie puszczali w kinie, przepraszam bardzo? Chyba tak, no bo to kojarzy właśnie. Kurczę, moje całe dzieciństwo zostało zniszczone. Im więcej to oglądam, tym jestem coraz bardziej przerażony tym. Nie no, tu już jak dinozaur wygląda, no nie przesadzajmy. Shinsonic in city. O, czekaj, wpiszemy te koordynaty i jesteśmy w Chicago Chinatown tu. Dokładnie to jest to. Co tu, gdzie my jesteśmy? Jest Shinsonic! Co? Jak to ktoś na mapach usytacjonował? Ulicę dalej poszliśmy. I zobaczcie, tu już jest wszystko okej. Okay. Ej, ziomuś, tu jest coś o Shinsoniku? Wygląda jakby ukrywał wszystkie informacje na jego temat. Ty ma dokumenty. A wejdźmy do tej kropki. Normalnie Shinsonic wylądował w Chicago. Kelly Hopter zupcony przed chwilą jeszcze sobie leciał. Jak to ktoś zrobił? Czy to jest na faktach?
Dobra, bo uwierzymy za chwilę wszyscy. To wszystko zaczyna być przerażające. Czemu tu przy szpitalu się wszystko wydarzało? A wejdźmy do tej kropki. Wow! Ambulansy, machen, helikopter już nie żyje, a Shinsonic dalej wariuje. Nie rozumiem tego kompletnie. No chciałbym skumać, ludzie. Podpowiedzcie mi proszę w komentarzach, o co kaman z tym. Shinsonic series. Sprawdźmy. Królika swojego przyjaciela zżar. A wszystko zaczęło się od gówna, nie? I w łeb dostał. Co za typ? Ja mam łeb przelansowany, po prostu. Okej, powiem wam tak, kwestie wizualne im bardziej wychodzą niż muzyczne, bo piosenka mi się tak nie podoba po tym refrenie już. Tomek! Czemu ty jeździsz na Tomku? Co sądzicie o tej piosence, ludzie? A zobaczmy, przetłumacz na polski, co piszą ludzie w komentarzach. Szczerze mówiąc, zawsze myślałem, że Shinsonic to kłamstwo. Czy to nie jest kłamstwo? Najlepsza piosenka, jaką słyszałem. Myślę, że to była jedyna piosenka, którą usłyszał w życiu, bo nie wiem, jakoś mnie dupy nie urywa. Ale o gustach się nie dyskutuje. Niesamowite, ludzie, w tym wszystkim jest to, że te wszystkie filmy, to wszystko, co oglądaliśmy, te wszystkie teorie, to zaczęło się od gówna Biedronki. Ty jeszcze musiałem w to klik. O nie, to jest ten moment, przy którym wszyscy płakaliśmy, ludzie. Już myślałem, że pójdzie otworzyć okno, ale idzie otworzyć drzwi, do których pukał pewnie Shinsonic. Nie ma go. Za nami będzie. Czemu to jest takie głośne? No cię puknę w łeb! A idzie teraz do drugich drzwi. Chłop ma 40 drzwi w domu. Nie ma nic. Kurde! Się wystraszyłem, ty! Uciekł! On jest szybki! Dobra, uciekamy na górę przed nim. Ładny domek masz swoją drogą, ziomeczku. W garderobie się zamknijmy. Idzie, tu idzie! Idzie, idzie! Ludzie, ja mam tego definitywnie dość. Dajcie po sobie znać w komentarzu. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli wszystkie teorie o Soniku wam się podobają. I zostawcie oczywiście subskrypcję, bo lecimy po 100 tysięcy. Ja muszę iść się przespać, bo Sonic rozdupił mi łeb. Boże, żeby się tylko nie przyśnił.